razem z jednym śladem, z którym propagujemy elektromobilność, czyste powietrze i ciszę, bo samochody elektryczne czy skutery elektryczne to nie tylko czyste powietrze, ale to również cisza i transport zrównoważony, elektryczny, to również cisza, to też mniejsze uciążliwości dla mieszkańców. Ja bym chciał Państwu opowiedzieć troszkę o życiu z samochodem elektrycznym. Oprócz tego jestem dziennikarzem motoryzacyjnym, który się zajmuje tylko i wyłącznie elektromobilnością, więc przejechałem takimi samochodami również po Polsce, nie tylko po Warszawie, grubo ponad 100 tysięcy kilometrów. Ładuje się czasem kilka razy dziennie tych słupków, już jest coraz więcej. Ale samochody elektryczne dzięki ustawie, która została uchwalona 22 lutego tego roku, to też przywileje. To też przywileje, między innymi darmowe parkowanie. Wiem, że tutaj w Piastowie nie ma stref płatnego parkowania, ale w Warszawie doba parkowania kosztuje 30 zł. Jak to Państwo sobie pomnożycie przez liczbę dni, to wychodzi nam 600 zł rocznie i tyle 600 zł miesięcznie. Ponad 6 tysięcy można zaoszczędzić, jak się jeździ samochodem elektrycznym, a tylko na parkowaniu. Koszt 100 km przejechania typowym autem elektrycznym to jest około 6-7 zł. To jest prawie 7 razy mniej niż autem benzynowym. Oprócz tego takie samochody są bezpieczniejsze, są lepiej wyposażone niż auta tradycyjne, więc dają też większą przyjemność z jazdy. Ja, proszę Państwa, miałem kilka razy okazję nowymi samochodami, które zaczynają być dostępne również w Polsce, pojeździć również po torze wyścigowym. I samochód elektryczny daje, oprócz tego, że jest cichy i niektórym kierowcom to przeszkadza, że nie słychać warkotu silnika, ale daje dużo lepsze odczucia dla kierowców, bo moment obrotowy, który tak naprawdę odpowiada nam za to, jak dynamicznie porusza się auto, jest dużo większy niż w przypadku auta benzynowego, więc te przyspieszenia są dużo lepsze. Jeżdżąc autem elektrycznym jeździ się technicznie odrobinę inaczej. Znaczy, prowadzi się tak samo, natomiast są pewne mechanizmy w takim samochodzie, jak odzyskiwanie energii, które powodują, że kierowca troszeczkę inaczej zachowuje się w ruchu miejskim przede wszystkim. Czyli dojeżdżając do skrzyżowania, puszcza pedał gazu, wtedy odzyskuje energię i może dalej przejechać. Takie typowe auto elektryczne, które teraz jest dostępne wielu koncernów na polskim rynku, to już jest zasięg ponad 200 km. 200 km to jest strasznie dużo, bo biorąc pod uwagę to, że statystyczny warszawiak nie przejeżdża więcej niż 50 km dziennie, czyli można już te 100 km za te 6 zł przejechać, a możemy ładować się również w domu, możemy również korzystać z dwutaryfowego rozwiązania przedsiębiorstwa energetycznego i faktycznie jest tanio. Samochody elektryczne to też są buspasy. Dzięki tej ustawie możemy po buspasach po Warszawie jeździć bez mandatu, czyli poruszamy się szybciej. Samochody elektryczne również są prostsze w konstrukcji. I można powiedzieć, że gdyby nie bateria, która jest głównym składnikiem kosztowym, byłyby dużo tańsze. Ale przegląd takiego samochodu jest znacznie tańszy. Jest pięciokrotnie tańszy niż auta konwencjonalnego, więc koszty utrzymania takiego auta są znacznie niższe, a mówię, a przyjemność znacznie większa. Ja Państwu bardzo dziękuję. Zapraszam do nas na stoisko. Gdybyście Państwo mieli jakiekolwiek pytanie odnośnie jazdy elektrykiem, to zapraszam do nas. Jesteśmy dla Państwa dostępni. Dziękuję bardzo.